Spotkania prezydenta miasta z zasłużonymi i honorowymi obywatelami Wałbrzycha na stałe wpisały się w kalendarz spotkań noworocznych. W uroczystości uczestniczyli wyróżnieni tymi oboma zaszczytnymi tytułami, a także ich rodziny, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów wojewódzkich, gminnych i powiatowych. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dzieci z przedszkola nr 17, które zaprezentowały kolędy. Młodych artystów przygotowała Małgorzata Wiłkomirska. Zgodnie z tradycją w trakcie spotkania wyczytano nazwiska wszystkich dotychczasowych zasłużonych i honorowych obywateli Wałbrzycha, a wśród nich są m.in. Marian Szeja, Szewach Weiss, biskup Ignacy Dec, Anna Walentynowicz oraz książę Bolko von Hochberg. W ostatnim czasie do zasłużonego grona dołączyli Michał Klaus, Zofia Sikora, Milena Drabent, Franciszek Siemoniak, Zuzanna Jarmułowska-Tyszner, Józef Szurko, Władysław Flis i Mieczysław Młynarski. Witam serdecznie księdza infułata Juliana Źrałko, pana Kazimierza Starościaka, pana Eugeniusza Kiszczaka, Tadeusza Skrężynę, pana Henryka Goliewskiego, Zbigniewa Dąbrowskiego. Obecni na spotkaniu honorowi goście otrzymali pamiątkowe ceramiczne róże. Oraz rekordzisty kraju w liczbie zdobytych punktów w jednym meczu z wdzięczności za wytrwałość, ambicje i wspaniałe sportowe emocje. Dziękujemy bardzo.